Porażki w rozgrywkach pierwszej ligi doznali bejsboliści KSB Wrocław. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska uległa na wyjeździe MKS-owi Jastrzębie-Zdrój 9-19. W następnych meczach będą już tylko wygrane, zapowiadają wrocławianie. Początek spotkania nie zapowiadał klęski. KSB do meczu przystąpiło bardzo zmotywowane i z wielką chęcią odniesienia zwycięstwa. Po kilku minutach rywalizacji wrocławianie objęli prowadzenie 5-0. Kolejne fragmenty pojedynku to jednak niepodważalna dominacja gospodarzy. Najpierw punkty dla Jastrzębian zdobył Jakub Garbacz, notabene student naszej AWF. Wrocławianie zdołali jeszcze odskoczyć na 7-5, ale decydująca okazała się czwarta zmiana, gdzie stracili 11 punktów przy dwóch autach, popełniając kilka błędów w obronie. Ostatecznie gospodarze wygrali po 7 zmianach przewagą 10 punktów. W następnych spotkaniach musi być lepiej, obiecuje nasza ekipa. Czas na rehabilitację już 31 maja i 1 czerwca, kiedy to na Stadionie Olimpijskim wrocławianie zagrają z Bazą Bydgoszcz. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.